Nie wiem, czy ktoś z Was miał okazję zapoznać się z taką książką kiedyś, Wędrówka Pielgrzyma. Widzę, że mniej więcej tyle osób, co miało łatwy tydzień w ostatnim czasie. Polecam Wam. To jest takie klasyczne dzieło. Ja je ostatnio czytam po raz kolejny. A klasyczne, ponieważ napisane, łatwo zapamiętać w 1678. 678, tam jest dlatego łatwo zapamiętać. Stara książka, chciałoby się powiedzieć, jak świat może nie aż tak stara, ale opowiada, jak sam tytuł wskazuje, o wędrówce pielgrzyma. Opowiada o tym, co jest naszym udziałem i ja czytając tą książkę, teraz nie potrafię inaczej patrzeć niż na to, co mnie spotyka, na nasze życie tutaj, jako na pewnego rodzaju podróż. Pielgrzymkę nawet można tak to określić. Ponieważ podjęliśmy decyzję w znakomitej większości, jak się rozglądam po sali, podjęliśmy tą decyzję, że powierzamy nasze życie Bogu, i chcemy iść w ślady naszego mistrza Jezusa Chrystusa i idziemy nie jesteśmy jeszcze w niebie nasze niedoskonałe ciała nie chcę nikogo urazić moje niedoskonałe ciało nie znajduje się jeszcze w niebie czytamy w słowie Bożym więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy że dopóki przebywamy w ciele jesteśmy oddaleni od pana gdyż w wierze a nie w oglądaniu pielgrzymujemy i jesteśmy stale tej drodze. Możemy sobie w tej drodze do celu, do nagrody w górze, jak pisał apostoł Paweł, wędrować nawet z pieśnią na ustach. Możemy śpiewać sobie postanowiłem iść za Jezusem razy dwa, nie wrócę już, nie wrócę już. A, ale mimo, że w tej pieśni zapewniamy, że już nie wrócimy, to różnie to bywa. Czasem przychodzą takie myśli, że nie jest to Najlepsza droga. Mam nadzieję, że nie bluźnie. Mam nadzieję, że obnażam to, co się w naszych sercach czasem pojawiło. Czasem przychodzi rozczarowanie, czasem przychodzi jakieś rozgoryczenie, nawet, bo nie tak przedstawiono nam tę drogę. Czasem ktoś nam opowiedział, że to jest wszystko tak cudownie. Śpiewają o radości cały czas, a bywa różnie. Niektórzy doświadczyli takiego rozczarowania w pracy, w korporacjach na przykład jestem winny, bo kiedy zatrudniałem ludzi, to takich zachęcałem. Mówię, spójrzcie na mnie jaka ścieżka rozwoju, i niektórzy mówią super, będziemy rok, zmiana stanowiska to, tamto, a potem przychodzi szara codzienność. Oczywiście, kiedy kogoś zachęcamy do czegoś, to mówimy o wszystkich benefitach, mówimy o tym, co najlepsze, mówimy o tym, co my doświadczamy, może mniej o tym, o trudnościach, a więcej o tym, co dobre. I w ten sposób niektórzy są wprowadzeni w błąd. Bo przychodzisz szara codzienność, przychodzisz do pracy, ktoś miał Cię przyuczać, poszedł na L4. Miałeś gdzieś wyjechać, ale musisz przyjść w zastępstwo za kogoś. Miałeś się nauczyć czegoś, a. Czwarty miesiąc klepiesz faktury tylko dla klientów, i przychodzi rozczarowanie. I podobnie niektórzy zachwycili się chrześcijańskim stylem życia że będzie radość, że będzie szczęście, że będziemy sobie z dzióbków jeść, że będziemy wszyscy tylko się umiłować i będzie cudownie ludzie będą się bili, jak przeprowadzkę robimy kto nam pomoże, kto przeniesie. A czasem tak nie jest. A... Oczywiście Bóg ma tę moc, żeby obdarzać nas pokojem, żeby wypełniać nas radością, żeby nas pokrzepiać, ale wielkim nadużyciem, aby nie powiedzieć kłamstwem, byłoby stwierdzenie, że w wędrówce za Jezusem nie przyjdzie nam mierzyć się ze smutkiem, nie przyjdzie nam się mierzyć z samotnością, nie przyjdzie nam się mierzyć z niesprawiedliwością, bo to wszystko jest naszym udziałem. Już nawet nie muszę pytać, bo Andrzej to zrobił za mnie, szczerze odpowiedzieliśmy, że znakomita większość miała trudny tydzień. Nie wszystko było takie znowu cudowne. Nasza wędrówka śladami Jezusa prowadzi przez najróżniejsze miejsca, i ten chrześcijanin w wędrówce pielgrzyma, on oczywiście dociera do celu w ogóle, przepraszam za spoiler, jakbyście chcieli czytać, ale udaje mu się. A po drodze dociera do Gór Błogości na przykład i tam odpoczywa i to są fajne fragmenty, ale więcej jest takich fragmentów, kiedy on idzie przez bagno rosterki, kiedy zdobywa wzgórze trudów, kiedy idzie doliną poniżenia, kiedy omalżenie ginie w mieście próżności, kiedy musi być wyjątkowo ostrożny w zamku zwątpienia, to wszystko jest wpisane w tą wędrówkę, w tą pielgrzymkę. Na tej drodze spotykamy też najróżniejszych ludzi. Jedni są dla nas pomocni w tej wędrówce, niektórzy nas umacniają w naszej decyzji, ale znów więcej jest takich, którzy niekoniecznie nam będą pomocni, którzy będą siali z wątpienia, którzy będą mówili: "Ja zawracam, bo nic na tej drodze tam dalej nie widzę." Tam spotyka takiego człowieka, nie ma Boga. Czy nie jest to naszym udziałem? Ten pielgrzym, ten chrześcijanin chciał iść ze swoją żoną, z dziećmi, oni nie chcieli z nim pójść. I to też jest udziałem wielu z nas, że niestety idziemy samotni tą drogą. Że podjęliśmy tą dobrą decyzję, wiemy, że wiemy gdzie zmierzamy, mamy pewność tego, ale inni się pukają w głowę i nie chcą nam towarzyszyć. A... Chciałem Was zachęcić do poczytania wędrówki Pielgrzyma, ale nie do tego przede wszystkim chciałbym Was dzisiaj zachęcać. A... W tej wędrówce doświadczamy zachęty do tego, żeby wytrwać, przede wszystkim dzięki osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Ona się naturalnie wyraża w modlitwie, w lekturze Pisma Świętego, i to właśnie tutaj znajdujemy potrzebne nam pokrzepienie i do tego przede wszystkim chciałbym nas zachęcić. Niezależnie od tego, w którym miejscu dzisiaj jesteś. Czy to jest bagno zwątpienia, czy rozterki, czy jakieś skórze zniechęcenia, żebyśmy sięgali do Słowa Bożego. I każdy na śladowca Jezusa wielokrotnie doświadczył pocieszenia, kiedy właśnie sięga do tej księgi. Andrzej troszkę już o tym mówił, że to nie był najlepszy tydzień. Mógłbym przybić Mu piątkę, ale sięgamy do Słowa Bożego i wtedy często czytamy historie, które nas. Pokrzepiają, ponieważ w Biblii czytamy przejmujące historie najzwyklejszych ludzi, którym wydarzały się rzeczy nadzwyczajne ze względu na wiarę. W Hebrajczyków czytamy: Dzięki wierze pokonali oni królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwą, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza. Wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Dzisiaj się na tej pozytywnej części skupimy i kiedy czytamy te historie, one mają moc pokrzepić nas, podnieść nas na duchu, kiedy nam jest ciężko, kiedy mierzymy się z jakąś trudnością, ze zniechęceniem, ze zwątpieniem. Że widzimy, że tacy sami ludzie z krwi i kości, pielgrzymi już przed nami przebyli tą drogę i Bóg ich posilił, bo te wszystkie rzeczy, o których tutaj czytamy, one były dzięki wierze, nie dlatego, że tacy wielcy mocarze byli na tej drodze. I czymś zupełnie naturalnym i co do zasady bardzo dobrym jest to, że kiedy znajdujemy na kartach Biblii pocieszenie, pocieszenie dla nas, to taką cenną obietnicę sobie zapamiętujemy i chętnie się nią dzielimy z innymi. Gdy coś pokrzepiło nas w trudnej chwili, ufamy, że taki sam efekt przyniesie w życiu innych. I to wynika z troski, z miłości, że posyłamy innym te nasze ulubione fragmenty Słowa Bożego. Te klejnoty obietnic Bożych już przed laty trafiały na ściany, i niewiele się zmieniło. Sławo tu bardzo widać, ale to jest ilustracja z naszego punktu z literaturą, gdzie można nabyć różne dewocjonalia. Z wersetami, które są pokrzepiające. Obrazki, nie obrazy, obrazki u nas są, magnezy, magnesy. Magnezu nie mamy na stoisku. <słyska> Chociaż można by z wersetem jakiś mieć. Kubeczki, breloczki, takie różne rzeczy. I to jest dobre. A, ściągamy sobie tapety na telefony. A, i w tym dobrym, wynikającym z jak najlepszych intencji zwyczaju kryje się jednak pewne niebezpieczeństwo. Uch, będzie trochę groźnie, będę teraz straszył nas. E, jakie niebezpieczeństwo? Ponieważ z czasem możemy zgubić pierwotny sens danej obietnicy. I może niektórzy powiedzą, że do znudzenia o tym mówimy z tego miejsca, kontekst, jaki jest ważny. Ale będziemy dalej o tym mówić, bo ja stale spotykam kochanych, braci i siostry w Chrystusie, którzy widzę, że mają taką tendencję, że piękne obietnice przyjmują do swojego życia, które niekoniecznie są do nas wszystkich. Bo musimy o tym pamiętać, że nie każda obietnica w Słowie Bożym dotyczy wszystkich. A... Ogromna rzesza naśladowców Jezusa Chrystusa zmaga się z tym, że idziemy tą drogą samotnie, że nasze rodziny nie dołączyły do nas. Już o tym mówiłem. I jakże piękne są te słowa, które znajdujemy w dziejach apostolskich: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Halleluja! Co za obietnica? Idealna na ścianę, żeby zawiesić sobie w domu. Idealna, żeby wysłać komuś SMS-em, kto zmaga się z takim problemem, że idzie samotnie tą drogą i nie chcą za nim iść. Ja chciałbym przekazać taką obietnicę wszystkim, którzy zmagają się z odrzuceniem w domach. Jak nie z odrzuceniem, to przynajmniej z obojętnością. Słuchaj, uwierz w Jezusa, to tylko kwestia czasu, aż wszyscy członkowie. Twojej rodziny się nawrócą i będziecie zbawieni. Ty i Twój dom, bo tak mówi Słowo Boże, w dziejach apostolskich. Ale czy tak jest w istocie? To piękne zapewnienie zostało wypowiedziane w konkretnej sytuacji do konkretnego stróża więziennego. I historia ta pokazuje nam, iż istnieje taka możliwość, aby ktoś otrzymał zapewnienie dotyczące zbawienia całej jego rodziny. Alleluja, tak jest, ta historia tego nas uczy i jest to piękne i ja tego nie neguję. Jednak te słowa tutaj, one nie są zasadą. To nie jest obietnica, która dotyczy wszystkich. To wspaniale, jeśli Duch Święty przekonuje cię, że ty i cały twój dom będziecie zbawieni. Pamiętajmy jednak słowa Jezusa, które znacznie częściej ze względu na wolną wodę człowieka pasują do naszych zmagań. Pan Jezus powiedział swego czasu, bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową i wrogami człowieka będą jego domownicy. Ten werset mniej nadaje się na ściany w naszych mieszkaniach. Kto by chciał sobie wywiesić: Ja mam w, w domu, ja i dom mój, będziemy służyć panu. Moja babcia kiedyś namalowała ten obraz, lata temu, i wisi to teraz u mnie. Nie myślę, żeby zawiesić tam, i wrogami człowieka będą jego domownicy. Ale e, zwróćmy uwagę, że Jezus te słowa kieruje do podążających za nim tłumów. Tamte słowa, ta obietnica z dziejów, była skierowana przez apostołów, którzy wyszli z więzienia. Do konkretnego strażnika, konkretnego czasu, konkretnej nocy. A tutaj Jezus idzie, odwraca się do tych, którzy chcą go naśladować, i mówi te trudne słowa. Ponieważ pan Jezus nie reklamuje chrześcijaństwa jako najwspanialszego, znaczy no, to jest najwspanialsza droga, ale pan Jezus nie musi używać jakichś trików, żeby nas skusić. Jak będzie cudownie i wspaniale, bo wszyscy będą nawróceni i będziesz miał pokój w domu i radość i wszystko w ogóle będzie cudownie, wspaniale od tego momentu, jak za mną pójdziesz, bo wtedy by poszły te wszystkie tłumy za Nim, ale za jakiś czas byliby rozczarowani, że to nie tak. Panie Jezus nie musi nic udawać, w Nim nie ma kłamstwa. On mówi prawdę i On powiedział prawdę, a ci, którzy się zdecydowali iść mimo tego, że to oznacza nieraz wrogość w naszych domach. Oni się nie rozczarowali. Można by mnożyć przykładów tych najchętniej wieszanych na ścianach obietnic, i żebym był dobrze zrozumiany, ja tego nie krytykuję z tego miejsca, bynajmniej. Zachęcam, abyśmy jak najczęściej w Słowie Bożym szukali pociechy i dzielili się ze wszystkimi tym, co Pan dał nam odkryć. Wieszajmy, te frędzle, jak to było jakiś czas temu mówione na ścianach. Zachęcam, żeby treści chrześcijańskie nam towarzyszyły. Możecie obkleić samochody to jest zawsze okazja, żeby porozmawiać z kimś. Ja nie neguję tego, ale dzisiaj nas chcę przestrzec, żebyśmy nie zatracili sensu, żebyśmy byli ostrożni. Ponieważ nawet w dobrych intencjach zdarza nam się, Dopuścić jakiegoś nadużycia względem użytych w Słowie Bożym słów. Wszak, że cudowne zapewnienie ja wiem, jakie wiąże z Wami plany plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać Wam szczęśliwą przyszłość i uczynić Was ludźmi nadziei. Werset typowościenny na wielu pokrzepiających obrazach. On został wypowiedziany w konkretnym kontekście. Werset wcześniej widzimy, że to jest począt, zapowiedź 70-letniego okresu niewoli. To w tym kontekście te słowa Bóg pokrzepienia wypowiada, kiedy oni dopiero idą na 70 lat niewoli. I warto o tym pamiętać. Istnieje też. Cała grupa cudownych Bożych zapewnień, które mają uniwersalne zastosowanie, bo niektóre są, były wypowiedziane do konkretnych ludzi w konkretnym czasie, w konkretnej sytuacji. Jest cała masa takich uniwersalnych e, obietnic, ale tu też warto pamiętać, że one zazwyczaj obwarowane są pewnymi warunkami, o których nie wolno nam zapominać. E, to bez wątpienia cudowna prawda, że Bóg. Współdziała we wszystkim ku dobremu. Gosia się odwoływała do tych słów. Ale tu jest pewien warunek. To dotyczy się tych, którzy Boga miłują z całego serca i którzy są zgodnie z Jego postanowieniem powołani. Wezwanie Jezusa, żeby nie poddawać się troskom życia i odpoczywać w przeświadczeniu, że Ojciec Niebieski wie, czego potrzebujemy i że wszystko będzie nam dane też zawiera pewien warunek, bo tam jest to ściśle powiązane z wezwaniem, by najpierw szukać Królestwa Bożego i nawet nie tylko to, ale jeszcze Jego sprawiedliwości. Jest piękna obietnica, która jest dla nas aktualna, z której możemy korzystać, ale znajduje się tam warunek. Pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie strzegł naszych serc i myśli, czytaliśmy z Filipian z czwartego rozdziału. To też nie jest obietnica... Dla wszystkich. Ona jest zarezerwowana dla tych, którzy swoje życie oddali Jezusowi, Panu. Radość, szczęście, pokój mają ci, których Panem jest Bóg. Tak śpiewaliśmy. To nie jest uniwersalna zasada dla wszystkich ludzi, bo w tym świecie tego nie ma. A... Jednym z takich pięknych zapewnień Pisma Świętego, które mocno wryło się w moją świadomość podczas lektury ukochanego przeze mnie listu Jakuba, są słowa z drugiego rozdziału, z trzynastego wersetu, do których lubię wracać. Miłosierdzie góruje nad sądem. I dzisiaj więcej czasu poświęcimy temu wezwaniu, tym słowom, co one tak naprawdę oznaczają. Żebyśmy wzięli pod uwagę i kontekst, i warunki pewne, jeżeli się tutaj znajdziemy. Ja lubię pocieszać samego siebie oraz innych właśnie tymi słowami, że miłosierdzie góruje nad sądem. Ale czego nas chce nauczyć w tych słowach Pismo Święte? Co nam to objawia? I zacznijmy od tego, czy miłosierdzie Boże góruje nad Bożą sprawiedliwością. To jest pytanie, które się nasuwa. Czy jest tak? Że miłosierdzie Boże góruje nad Bożą sprawiedliwością. Czy o to chodzi w tych słowach, że miłosierdzie góruje nad sądem? Bo najprzyjemniej byłoby to zapewnienie odnieść bezpośrednio do Boga. Cóż za cudowna obietnica wtedy? Ona uspokaja nasze sumienie. Raduj się życiem, nie ma potępienia, wszak ponad sądem jest miłosierdzie. W ostatecznym rozrachunku miłosierdzie przykryje Bożą sprawiedliwość. I wielu tak próbuję rozumieć, chcę rozumieć zawartą tu naukę pisma świętego. Teolodzy nad, nawet nadali taką ładną nazwę takiemu poglądowi, To się nazywa apokatastaza. Brzmi jak jakieś zaklęcie. Apokatastazis. Dziwnie to brzmi, ale o co tu chodzi? Pod tym pojęciem kryje się idea Pustego Piekła. Są tacy, Którzy chcą wierzyć, że koniec końców całemu stworzeniu przywrócona zostanie pierwotna doskonałość i bezgrzeszność i Bóg swojej wielkiej miłości nikogo nie odrzuci. Wszystkich na koniec przytuli, ogarnie swoją miłością, ponieważ miłosierdzie góruje nad sądem. Ten werset. Zwłaszcza w tłumaczeniu Biblii warszawskiej, druga część tego wersetu, chętnie myślę, że wyznawcy idei pustego piekła zawieszą sobie w domach, miłosierdzie góruje nad sądem. E, oczywiście, żebyśmy rozumieli. To prawda, że Pismo Święte daje nam podstawy, by wierzyć w ogrom Bożego miłosierdzia. On wielokrotnie litował się nad niezwykle chronombrnym narodem, który przecież sam sobie wybrał. I w Starym Testamencie znajdujemy wiele świadectw jego miłości, które nie stoją jednak w sprzeczności ze sprawiedliwością. Izrael był wielokrotnie karany za swoje nieposłuszeństwo, ponieważ Bóg zapewnia nas, że wszystkich, których miłuje, karci i smaga. I w tym kontekście różne doświadczenia, które spadły na Izrael, nie tylko nie przeczą Bożej miłości, ale one wręcz świadczą o wielkim miłosierdziu Bożym. Nawet jeżeli to się wymyka naszemu rozumieniu. Biblia dość wyraźnie pokazuje nam, że im większa jest Boża miłość, tym konkretniejsze jest to karanie. W księdze kapłańskiej natrafiamy na przejmującą historię, gdy Nadab i Abichu, synowie kapłana Aarona, służyli Bogu w ofierze inny ogień niż on im nakazał. Czyż pełen Miłosierdzia Bóg nie powinien pobłażliwie się uśmiechnąć i pochwalić ich za wykazanie inicjatywy, że chłopaki coś od siebie dołożyli, że takim zależy, że chcieli jeszcze więcej niż ja ich prosiłem. A, tak postąpiłby bez wątpienia Bóg, lansowany przez wyznawców idei pustego piekła. W Biblii jednak czytamy, że wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. Co za straszna historia! Jednak Bóg tłumaczy, dlaczego tak się stało. Czytamy w trzeciej Mojżeszowej, w dziesiątym rozdziale, w trzecim wersecie. Wtedy Mojżesz powiedział do Aarona: Oto, co oznajmia Pan. Na tych, którzy są mi bliscy, okazuje się moja świętość, a wobec całego ludu moja chwała. I Aaron zamilkł. Bo o czym tu powinien, O czym tu dyskutować? A to dlatego nieposłuszny Izrael doświadczał tak wiele karcenia, bo miłosierny Bóg pozostaje jednocześnie sprawiedliwym. Dlatego chwytają mnie za serce Jego słowa kierowane do Izraela przez usta proroka Izajasza. Jeżeli macie Biblię, to możecie otworzyć sobie, bo troszkę będziemy w pierwszym rozdziale teraz i czytajmy od drugiego wersetu. Księga, pierwszy rozdział, drugi werset i dalej... Księga proroka Izajasza. Słuchajcie niebiosa i wsłuchaj się ziemią, ponieważ Pan przemówił. Synów wychowałem i wprowadziłem w dorosłość, lecz oni mi się zbuntowali. Bydle zna swego właściciela, a osioł żółb swoich panów. Izrael natomiast mnie nie zna. Mój lud mnie nie rozpoznaje. Biada grzesznemu narodowi, ludowi obciążonemu winu, winą, potomstwu popełniającemu zło, synom winnym zniszczenia. Opuścili Pana, wzgardzili świętym Izraela i odwrócili się. W co jeszcze Was bić, skoro mnożycie odstępstwa? Cała głowa choruje i całe serce omdlałe. Od stopy po głowę nic na nim zdrowego. Guzy, sińce i świeże rany. Nieopatrzone, nieprzewiązane ani niezmiękczone oliwą. Wasza ziemia pustkowiem, wasze miasta spalone ogniem, wasze pola, na waszych oczach obiadają je obcy. Spustoszenie, jak po ich podboju. Ciężko nam Wychowanym w zachodniej kulturze XXI wieku, przychodzi pogodzić takie fragmenty z obrazem miłosiernego Boga. I dlatego tak wielu próbuje rozdzielić starotestamentowego stworzyciela, który jest pełen bezkompromisowej sprawiedliwości i gniewu, od tego, który przychodzi potem do nas z nowym przymierzem w osobie syna. Jednak każdy, kto. Uważnie czyta, czy w ogóle czyta słowo Boże, Pismo Święte widzi wyraźnie, że Bóg jest jeden. To nie jest zły Demiurg, jakiś tam mówi o karceniu Izraela. To pełen miłosierdzia Bóg Ojciec zmuszony jest do wdrożenia bolesnego procesu wychowawczego wobec tych, którzy są świadomi konsekwencji wybieranego grzechu, wybieranego nieposłuszeństwa mieli przykazania mieli jasno powiedziane mieli przedstawione dwie drogi było powiedziane jakie będą konsekwencje i miłosierny bóg będąc bogiem sprawiedliwym spełniał to o czym wcześniej mówił nie jest to zresztą to coś co zupełnie wymyka się naszemu rozumieniu bo chyba każdy rodzic zmagał się z nieposłuszeństwem dziecka bywa tak Wiem od Was, że dziecko, bo ja byłem posłuszny zazwyczaj, że jak dziecko jest wyjątkowo krąbrne w swoim postępowaniu, to może to zaowocować gniewem ojca lub matki, lub obojga rodziców. Zdarza się, prawda? Patrzę na Patryka, dzieci są na szkółce, potakuje. Zdarza się, że nieposłuszeństwo sprawia, że Budzi się gdzieś w nas gniew, i absolutnie nie stoi to w sprzeczności z miłością rodzicielską. Skoro niedoskonali ojcowie w końcu przestają się gniewać, to o ileż bardziej ten doskonały, który przygląda nam się z nieba. Swego czasu obiecał on odnowę Izraela przez usta proroka Ozeasza. Czytamy w 11 rozdziale tej księgi takie słowa: Jak mam cię porzucić, Efraimie? Jak pozostawić w nieszczęściu Izraelu? Czy miałbym zostawić Cię jak Admę, postąpić z Tobą jak Seboim? Gdzie indziej kieruje mnie serce, wezbrała we mnie litość, miłosierdzie. Nie spadnie na Was żar mojego gniewu. Nie wrócę, by znów zniszczyć Efraima, gdyż ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Świętym pośród Was nie przyjdę wywrzeć gniewu jak piękne zapewnienie. Chociaż w kontekście trudnych doświadczeń, z którymi mierzył się w tym czasie Izrael. Poczytajcie księgę Ozeasza, to zobaczycie, że nie był to najlepszy czas w tych naszych, naszym ludzkim rozumieniu. Wracając do słów bożych, które znajdujemy u proroka Izajasza, widzimy wyraźnie, że nie znajduje on upodobania w karceniu. Również jemu ono sprawia ból. Jest to jednak wezwanie do tego, aby naród wybrany się opamiętał i szczerym sercem zwrócił się do Boga. I wyraźnie podkreślona jest tu myśl, że nie chodzi o praktykowanie najpiękniejszych obrzędów religijnych. Chociaż dobrze jest śpiewać piękne pieśni, dobrze jest nam gromadzić się w zadbanej kaplicy, to nie ma to w Bożych oczach żadnej wartości, jeżeli nie jest to wyrazem Przemienionego serca. I o tym czytamy dalej w tym pierwszym rozdziale. Spójrzmy od 11 do 15 wersetu. Słowo Boże mówi: Co mi po mnóstwie waszych ofiar? Mówi Pan: Mam już dosyć całopaleń, baranów i tłuszczu tucznych zwierząt. Nie pragnę już krwicielców i jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przede mną, to czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania moich dziedzińców? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie to dla mnie obrzydliwość. Nów i szabat i zwoływanie zebrań. Nie mogę znieść fałszu spotkań i zgromadzeń. Waszych nowiów i waszych świąt nienawidzi moja dusza. Stały się mym ciężarem. Zmęczyłem się ich znoszeniem. A gdy wyciągacie wasze ręce... Zasłaniam przed wami oczy, choćbyście pomnożyli modlitwy, nie będę słuchał. Wasze ręce umoczone są we krwi, a wasze palce w bezprawiu. Czy pełen miłosierdzia Bóg może gardzić składanymi mu ofiarami? Czy ten, który jest miłością, może odrzucić nasze najlepsze pieśni? Najlepiej przygotowane? W najnowszych aranżach, z Hillsonga i w ogóle. Przecież to jemu kadzimy. Nie chodzimy już z tym maszyną do kadzenia, ale inaczej kadzimy. O, jaki wspaniały jest nasz Pan! Powtarzamy. Jest to forma kadzenia. Przecież to do niego wznosimy ręce podczas uwielbienia w kościele. Ale pełen miłosierdzia Bóg tłumaczy nam, że to wszystko może sprawiać mu przyjemność jedynie wtedy, gdy towarzyszy temu szczera pokuta i przemiana naszego życia. Żeby było jasne, to są dobre rzeczy, dobre pieśni, dobre jest wychwalanie Pana, kadzenie mu, wznoszenie rąk do góry. To wszystko jest dobre, ale tylko jeżeli jest połączone z przemianą. Naszego życia. O tym czytamy w dalszych wersetach, od 16 do 20. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie z przedmych oczu wasze złe uczynki, przestańcie czynić źle, uczcie się czynić dobrze, stosujcie prawo, brońcie skrzywdzonych, rzetelnie sądźcie sierotę, wstawiajcie się za wdową. Chodźcie, rozpatrzmy to razem, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, mogą zbieleć jak śnieg, choćby czerwieniły się jak purpura, mogą stać się jak wełna. Jeśli zechcecie być mi posłuszni, możecie korzystać z dóbr tej ziemi, lecz jeśli to zlekceważycie i zatniecie się w uporze, pochłonie was miecz, bo usta Pana tak nakazały. Cóż za wspaniałe zapewnienie jest w tym fragmencie. E, I chociaż te słowa kierowane były w pierwszej kolejności do narodu wybranego, to prawda w nich zawarta jest aktualna po dzień dzisiejszy i dotyczy również nas, tutaj zgromadzonych na olszynce. Oto oferta oczyszczenia nas z grzechów. To jest wyraz nadzwyczajnego miłosierdzia Boga. Ono nie usuwa sądu, ale daje nam. Możliwość oczyszczenia. Bóg wzywa tutaj, chodźcie, rozpatrzmy to razem. Co w przekładzie Biblii Warszawskiej jest oddane słowami, będziemy się prawować. Chodźcie na sąd, będziemy się sądzić teraz. A jednak podczas tego sądu możemy okazać się czyści w oczach Bożych. Jeżeli skorzystamy z Jego miłosiernego zaproszenia do mycia się z grzechów, Ofiara Jezusa na krzyżu to dobra nowina dla wszystkich ludzi, bo chociaż zbliża się sprawiedliwy sąd, to jednak jest dostępny dla nas ratunek. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża, czytamy w liście do kolosan. Dlaczego to zrobił? Moglibyśmy zaśpiewać wręcz Jana 3,16 Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat. Że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał swego syna na świat, aby wydał on na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Wróćmy do listu Jakuba. Miłosierdzie góruje nad sądem. Co te słowa oznaczają? Do czego nas wzywają? Gdy wczytamy się w ich kontekst, zarówno tej księgi, jak i całego pisma świętego, to zobaczymy, iż nie mówią one o tym, że Boże miłosierdzie góruje nad sądem. One kierowane są do nas, naśladowców Jezusa, i one rzucają wyzwanie Tobie i mi, abyśmy kierowali się na co dzień miłosierdziem wobec innych w naszym życiu. I lepiej tę myśl uchwycimy, gdy porównamy kilka przykładów tego interesującego nas, Wersetu. Skupmy się na tej drugiej części. W przykładzie dosłownym czytamy: Miłosierdzie triumfuje nad sądem. W przykładzie literackim miłosierdzie przezwycięża sąd. Uspółcześniona Biblia Gdańska mówi: A miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Biblia poznańska miłosierdzie jest ponad sądem. I z 1599 najnowszy przykład Jakuba Wójka mówi, a miłosierdzie przewyższa sąd. Mnogość i różnorodność dostępnych przekładów pokazują nam, że niełatwo jest oddać, co tak naprawdę to miłosierdzie robi z tym sądem. Bo znawcy, jak widzimy, biblijne Greki piszą, że miłosierdzie triumfuje nad sądem, że przezwycięża go, że chlubi się przeciwko niemu, że jest ponad nim, że przewyższa go. I użyte jest tutaj greckie słowo, wczoraj umiałem to powiedzieć, katakauchaomai, katakauchaomai. Nie musicie tego zapamiętywać, bo to wam się więcej nie przyda, ale to słowo tutaj użyte, ono jest w tej formie użyte raptem cztery razy w Nowym Testamencie, dwa razy u Jakuba, dwa razy w liście do Rzymian. Ono dosłownie oznacza chlubić się wobec kogoś, wynosić się nad kogoś, Chełpić się na szkodę kogoś lub czegoś, to robi miłosierdzie z sądem. Ciężko to oddać tak na nasz polski język, o co tutaj chodzi. Ale z pomocą przychodzi nam dalsza część listu Jakuba, ponieważ w nieco innej formie to słowo używa potem Jakub, pisząc o złej chełpliwości. W czwartym rozdziale czytamy dobrze nam znane słowa. Teraz słowo do was. Którzy mówicie. Raz sprawdzamy, czy my tak mówimy. Dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta, będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel i czerpać zyski. A przecież nawet nie wiecie, co Wam przyniesie jutro. Czym jest Wasze życie? Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Powinniście raczej mówić, jeśli Pan pozwoli. To dożyjemy i zrobimy to lub owo. Wy tymczasem chełpicie się, i to jest to słowo zarozumiale. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niewłaściwa. Oto słowo Boże kolejny raz wskazuje nam inną drogę. Ten świat uczy nas, aby chlubić się z tego, co udało nam się osiągnąć. Nasze profile w mediach społecznościowych pełne są zdjęć raczej. Z wakacji, najlepiej w luksusowym kurorcie, to wtedy możemy pokazać, jaka jest woda błękitna gdzie indziej, jak się żyje pięknie. Uh, ludzie podczas spotkań rodzinnych przechwalają się awansami, pokazują sobie nowe telefony. Przez godzinę możemy rozmawiać o tym, kto jaką działkę nabył, gdzie, jak i co tam wybuduje. Uh, wyciągamy na światło dzienne raczej to, co nam się udało, a skrywamy to, co nam się nie powiodło. Jeśli nie mamy zbyt wielu osiągnięć, to zawsze możemy przynajmniej zaimponować tym, jakie mamy plany. Ambitny chłopak <laughs> niewiele osiągnął, ale ma plany na życie wspaniałe. I może opowiedzieć, co by to nie chciał człowiek osiągnąć. I to sprawia, że czasem próbujemy żyć Ponad stan, czasem robimy to na kredyt, czasem skupiamy nasz wzrok na tych, którzy mają więcej, a Boże Słowo mówi nam, że wszelka tego rodzaju chępliwość jest niewłaściwa. Bóg ma inny plan dla naszego życia. W liście do Koryntian czytamy: Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. Wy? Natomiast dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla Was uosobieniem mądrości Bożej sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem, aby, jak napisano, ten, kto się chce szczycić, chełpić, chlubić, niech szczyci się w Panu. Gdy ten świat uczy nas, żeby walczyć o swoje, Jezus zachęca nas do tego, abyśmy przyjęli postawę pokornego sługi, jaką sam to uczynił. Gdy ludzie chlubią się tym, że nikt im nie podskoczy, Pan Jezus uczy nas, żeby nadstawiać drugi policzek, kiedy ktoś przywali nam w ten pierwszy. Gdy powszechne są deklaracje, że nigdy nie zapomnimy, że nigdy nie wybaczymy, że sprawiedliwości musi stać się zadość. Słowo Boże wskazuje nam inną drogę. Niech miłosierdzie zwycięża w naszym życiu nad sądem. Niech miłosierdzie triumf odnosi nad sądem, jak czytamy w tłumaczeniu Biblii Pierwszego Kościoła. I te słowa skierowane w, są w liście Jakuba do wierzących i one stanowią część przestrogi, abyśmy nie byli stronniczy. Cały drugi rozdział mówi o tym, właśnie żeby nie robić różnicy, kiedy ktoś Ubogi przyjdzie, kiedy ktoś bogaty, żebyśmy nie okazywali stronniczości, że inaczej rozmawiamy z kimś, kto przyjeżdża Mustangiem, na przykład. To wtedy ja na przykład widzę taką stronniczość, jak pod Lidla zajeżdżam, że ci panowie, co na parkingu tam kursują, to do mnie szybciej podchodzą. A my nie powinniśmy być stronniczy. I to miłosierdzie, które góruje, ma górować nad sądem. Ono też w tym kontekście jest tutaj wypowiedziane, ponieważ Bóg nie ma względu na osobę. Jezus wezwał nas, byśmy miłowali ludzi. Nie tylko tych, którzy są dla nas zawsze mili i uprzejmi. Jezus mówi wprost: kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I w tym kontekście widzimy wyraźnie, iż to piękne stwierdzenie, że miłosierdzie góruje nad sądem, nie tyle jest opisem Boga, co jest konkretnym wezwaniem dla chrześcijan. Zawsze powinniśmy pamiętać, że miłosierdzia dostępuje ten, kto takie miłosierdzie okazuje. Gdy w końcu dociera do nas, że to zadanie jest jednocześnie cudowną obietnicą, to musimy przyznać, że faktycznie hasło Miłosierdzie góruje nad sądem, ono nadaje się na ściany naszych domów. Dobrze by było. Dobrze by było mieć taki kubek którym raczymy się poranną kawą, który by ogłaszał, że miłosierdzie góruje nad sądem. Nie zaszkodziłby e, taki breloczek do kluczy, który głosi, że miłosierdzie przewyższa sąd. Niechby magnes na naszej lodówce ogłaszał, że miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Dlaczego koszulka, w której biegamy, nie miałaby informować wszystkich, że miłosierdzie jest ponad sądem? Bo jeśli miłosierdzie zwycięża w naszym życiu, nie musimy lękać się tej chwili, gdy spotka nas zapowiedziany sąd. Biblia nie zostawia cienia wątpliwości co do tego sądu. Czytamy w liście do Rzymian w XIV rozdziale, dlaczego więc osądzasz swego brata, albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed Boskim Trybunałem. Mówią o tym słowa: Jak żyje, mówi Pan. Zegnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga, a zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. To jest postanowione. Jeśli okazujemy miłosierdzie, sami doświadczymy miłosierdzia. Prosta zasada. Okaże się, że nasze grzechy, choć były czerwone jak purpura, nagle okazały się. Białe jak wełna. Cudowna perspektywa. Jednak pamiętajmy, że nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Wybór wydaje się być oczywisty. Każdy z nas na końcu swojej drogi stanie przed Bogiem. I jak postanowiono, czytamy, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd tak Chrystus raz złożony w ofierze aby wziąć na siebie grzechy wielu drugi raz ukaże się tym którzy go wyczekują nie ze względu na grzech ale dla ich zbawienia wybór wydaje się być oczywisty nad czym się tu zastanawiać czeka nas wyrok istnieją tylko dwie możliwości potępienie albo zbawienie jak ktoś wam mówi że jest trzecia opcja czytajcie słowo Boże są dwie Opcje, potępienie albo zbawienie, co wybrać? Czy to jest trudne pytanie? Eee. Zwłaszcza, że ta lepsza opcja jest dla każdego dostępna i to za darmo, z łaski, przez wiarę. Jednak wielu nie decyduje się skorzystać z oferty sądu w oparciu o Boże Miłosierdzie, ponieważ miłosierdzie wciąż nie zwycięża w ich życiu. Niestety ten problem nie dotyczy tylko ludzi wrogich Jezusowi. Okazuje się, że zmaga się z tym wielu ludzi, którzy są nominalnymi chrześcijanami. Nie da się jednak tego obejść, bo obietnica miłosiernego sądu obwarowana jest właśnie tym warunkiem, że miłosierdzie powinno triumfować nad sądem w naszym życiu, nawet wobec tych, którzy na nie ewidentnie nie zasługują. Jesteśmy do miłosierdzia zobowiązani przez samego Jezusa w wielu miejscach. To są fragmenty raptem na przestrzeni dwóch rozdziałów Ewangelii Mateusza. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. W szóstym rozdziale modlitwa: Ojcze, nasz, i przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Potem Jezus tłumaczy: Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie, jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Czy można to wyraźniej powiedzieć? Siódmy rozdział. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni, bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Czy łatwo jest okazywać miłosierdzie? Zrezygnować z dochodzenia sprawiedliwości? Odpuścić komuś ewidentnie, ewidentne przewinienia wobec nas? No nie. Po prostu nie. Nie jest to łatwe. Nie zawsze jest to łatwe. Zmagamy się z tym. Zwłaszcza, gdy ktoś wcale nie zabiega o naszą wspaniałą myślność. Czasem okazanie miłosierdzia wydaje się być wręcz niemożliwe. Wydaje się być ponad nasze siły. I co wtedy zrobić? Bardzo pomocne w moim przypadku, i to już dzisiaj było powiedziane też, jest po prostu przypomnienie sobie, jak wiele nam zostało darowane. Jak wiele Bóg nam przebaczył. Jakże małostkowe wydaje się być wtedy rozpamiętywanie naszej krzywdy wobec świadomości tego, ile Bóg nam przebaczył. A pamiętaj, że dzięki ofierze Jezusa wymazano obciążający nas list dłużny. Ciążył na nas wyrok słusznego potępienia. I nikt w własnych siłach nie był w stanie zasłużyć na łaskę Boga, ale otrzymaliśmy Ją z łaski. To była Jego decyzja. O tym mówi Jezus w jednej z przypowieści. W Ewangelii opisana jest taka historia, kiedy apostoł Piotr spytał się, ile razy jest zobowiązany wybaczyć czyjeś przewinienie. Pamiętacie na pewno. On tam się pyta, czy aż siedem razy? A co mu Jezus odpowiada? Nie 7 razy, ale 77. A inne przykłady mówią 70 razy siedem. Co oznacza generalnie, bo w tamtej kulturze to też było tak, że oni liczyli dziennie. Kto by liczył codziennie 70 razy siedem? Chodziło o to, że po prostu masz wybaczać. Nie, nie baw się z tym notesem, że będziemy siódemki sobie zaznaczać i skreślali. I koniec. Dwudziesta trzecia, Przekroczyłeś limit, teraz ci nie wybaczę. Nie o to chodzi w tej historii. Jezus opowiada tutaj, żeby lepiej oni zrozumieli, jego uczniowie i my również tą historię, tą zasadę. To on opowiada o pewnym królu, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. I przyprowadzają przed jego oblicze jednego z dłużników, który winny był 10 tysięcy talentów. 10 tysięcy talentów, jakby było wam łatwiej przeliczyć, to jest 60 milionów denarów. A jakbyście nadal nie wiedzieli, ile to jest, to na 10 lat można było, tak w przypisie czytałem, na 10 lat można było zatrudnić, to już biznesmeni liczą, 10 lat można było zatrudnić 16,5 tysiąca pracowników. Amazona można było otworzyć następnego gdzieś tu. Niewyobrażalna kwota pieniędzy, niewyobrażalny dług, który zostaje wspaniałomyślnie jednym słowem umorzony przez tego króla. Ale wiemy, że ta przypowieść niestety nie kończy się w tym miejscu, ponieważ ten ułaskawiony sługa spotyka na swojej drodze człowieka, który jest mu winny 100 denarów. Śmieszna kwota wobec tych darowanych 60 milionów. 60 milionów – 100. I co czytamy? Że ten jednak nie potrafił zdobyć się na krztę miłosierdzia, żeby odpuścić. Jemu darowano 60 milionów, ale stówkę ktoś mu wisiał i nie odpuścił, i nie przepuścił. I historia wydaje się być niemożliwa, ale Jezus opowiada tak naprawdę o nas. Darowano nam życie wieczne, coś tak wielkiego, że ciężko to sobie wyobrazić. A jednak nieraz z trudem przychodzi nam okazać miłosierdzie tym, którzy wyrządzili nam jakąś drobną krzywdę. Ta przypowieść Jezusa kończy się ostrymi słowami, których próżno szukać na kartkach z życzeniami, czy na koszulkach, na przykład. Mateusza 18. rozdział, Jezus kończy tę przypowiedź w ten sposób: Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu: Ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług. Dlatego, że mnie poprosiłeś, czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą. I co dalej czytamy? Był miłosierny. Miłosierdzie okazał już wcześniej. Teraz jest, czytamy, że jest rozgniewany i wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. A wiemy, że nigdy tego nie był w stanie spłacić. Podobnie mój ojciec w niebie uczyni z wami jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu Jezus wzywając nas do okazywania miłosierdzia wszystkim oszczędza nam wiele trudności jakie trapią ludzi w tym świecie bo ludzie w tym świecie stale muszą się zastanawiać czy dana osoba zasługuje na dobre traktowanie czy nie zasługuje czy e, należy komuś wybaczyć, czy nie? Wiele energii wymaga analizowania, czy opłaca się okazać komuś miłosierdzie, czy zostanie to odebrane, nie wiem, jako przekaz, wyraz słabości. Jakże zatruwające dusze jest pielęgnowanie w sobie poczucia doznanej krzywdy i planowanie odpłaty pięknym zanadobne. A Jezus mówi. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby Wam ludzie czynili, to i Wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Ta prosta zasada Jezusa wyzwala nas od tego rodzaju trudów, żeby analizować ciągle, czy nam się to opłaca, czy nie. Jest jedna prosta zasada i to jest naprawdę dużo lepsza droga życia. Nie zawsze łatwa, ale bez wątpienia dobra i uzdrawiająca dla naszej duszy. Gdy miłosierdzie zwycięża nad sądem w naszym życiu, oznacza to, że jesteśmy gotowi na spotkanie z Panem. Dzięki temu uda nam się uniknąć wszystkich oskarżeń, które mogłyby zostać nam postawione podczas sądu. Okazywanie innym miłosierdzia jest dowodem na to, że zostaliśmy obdarowani miłosierdziem Bożym. I nowy przekład dynamiczny, parafraza Nowego Testamentu, tak oddaje ten trzynasty werset drugiego rozdziału listu do Jakuba. Bardzo rozbudowała ten, ale żeby oddać tą myśl, która znajduje się w tym wersecie. Jednak ci, których serca nie przemienią się pod wpływem miłosierdzia okazanego nam przez Boga w Chrystusie, a więc ludzie, których serca pozostają bezlitosne. Nadal podlegają prawu Mojżesza i według tego prawa otrzymają sprawiedliwy wyrok bez żadnego miłosierdzia, a będzie on brzmiał wieczne potępienie. Wyroku tego można bowiem uniknąć tylko w jeden sposób: przyjmując Boże miłosierdzie w Chrystusie jako własny styl życia, gdyż jedynie ono odnosi triumf nad sądem. Zachęcam Was dzisiaj, żebyśmy uniknęli sprawiedliwego wyroku, który bez miłosierdzia oznaczał będzie dla każdego wieczne potępienie. Przyjmijmy Boże miłosierdzie w Chrystusie jako drogę dla swojego życia, a na pewno się nie zawiedziesz. Nie zawsze będzie łatwo. Zastosujmy te słowa do naszego życia. Chodzi o to, żebyśmy nie przyjrzeli się tylko sobie i odeszli tacy sami, jacy byliśmy. Ale postarajmy się zastosować te słowa. Jeżeli mielibyście zapamiętać jedną rzecz z dzisiejszego poselstwa, to proszę Was, żebyście sobie tak tutaj wbili tą złotą zasadę Jezusa. Wszystko za tym, co byście chcieli, aby Wam ludzie czynili, to i Wy im czyncie. Wszystko za tym, co byście chcieli, aby Wam ludzie czynili, to i Wy im czyńcie. I to jest bardzo praktyczne wyzwanie Słowa Bożego, które możemy i powinniśmy stosować. Czasem są takie ciecie, mają cieciowie, ciecie, gospodarze budynków, mają taki masterki, który pasuje do każdego zamka. Ja niestety nie mam takiego, chodzę z całym pękiem. Ale są takie klucze, które pasują do wszystkich drzwi. I jak pracowałem, pamiętam, czasem z ochroniarzem szedłem i wszędzie mógł się dostać. To jest taki master key który pasuje do każdej zasady, do każdej sytuacji. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. Korzystajmy z tego. A Jeśli zdarzy nam się zajechać komuś drogę, jak chcielibyśmy, żeby ktoś nas potraktował? Tak jak my go traktujemy? Miłosierdzia chcielibyśmy. Jeżeli... Zdarzy nam się spóźnić i na nabożeństwo nawet, i odbyć ten marsz wstydu przy oknach. Jak chcielibyśmy, żeby inni na nas patrzyli? Jakim wzrokiem? Miłosierdzie, Miłosierdzie chcielibyśmy. Jeżeli zdarzy nam się palność coś głupiego, chcielibyśmy, żeby wszyscy to potem powtarzali? No nie chcielibyśmy. A... Wracając do wędrówki pielgrzyma, kończę już, ale wracając do tej wędrówki pielgrzyma, muszę przyznać, że ten tydzień, tygodnie ostatnie nie były, nie są najłatwiejsze w moim życiu. I też się mierzę ze zniechęceniem. Teraz rozumiem, że to wszyscy, więc nie tylko ja. Pewnie jakieś ciśnienie, nie wiem, za dużo nadmiar majonezu w organizmie po świętach. Miałem ciężki tydzień. Nie było gór błogości, raczej jakiś, nie wiem, las rozpaczy. Raczej wzgórza kryzysu wieku średniego zaczynają przysłaniać mi słońce, bagna zwątpienia, wydmy jakiegoś, nie wiem, co jeszcze nie było najlepiej. Bywa ciężko. I muszę przyznać się do tego, nie chcę się teraz spowiadać tutaj powszechnie, ale inni też ze mną lekko nie mieli w ostatnich dniach. Mój tata regularnie powtarza Ani już od ośmiu lat, że nie będzie miała ze mną łatwo. No i nie miała też łatwo, on też nie miał ze mną łatwo w ostatnich dniach, bo było ciężko, po czasem tak przychodzi. Ale muszę, Ani mówiłem, jak się przygotowywałem do tego kazania, że dzisiaj będę sobie, przywalę sobie konkretnie, bo te słowa w pierwszej kolejności są do mnie i one bardzo mnie zawstydzają. Ta zasada Jezusa, żeby innych traktować tak, jak ja bym chciał być traktowany Kiepsko z tym wyglądało, i chciałbym to zmieniać. Ponieważ nieraz na tej naszej drodze, wędrówce pielgrzyma, spotkamy innych, którzy nam podpowiadają, Pana zadbaj o siebie, czy jakichś tam innych. I mi się gdzieś przegrzały już systemy, i byłem zmęczony, i chciałem, żeby inni zaczęli patrzeć na mnie, jak ja bym chciał być traktowany, ale czy ja innych traktowałem w ten sposób. Diabeł obraca wszystko odwrotnie. Antychryst jest przeciwieństwem Chrystusa, piekło jest przeciwieństwem nieba. Zasady, które głosi ten świat, żeby ukochać siebie, są odwrotnością tego, czego uczy nas Jezus. I ciężko jest nam żyć w ten sposób, kiedy myślimy o tym, jak my chcemy, żeby inni nas traktowali. Ale odwróćmy tą zasadę, traktujmy innych tak, jak my byśmy chcieli być traktowani. Nie wiemy, kto co przeżywa w danym momencie, z czym się mierzy. Ostatnio zrobiła mi się głupia rana gdzieś w ustach, i przez to już byłem zdenerwowany, bo mnie bolało coś tam w środku. I, i jak jeszcze ktoś akurat musiał do mnie zadzwonić, ktoś chciał porozmawiać, ktoś to i tamto, i, i ulało mi się w pewnym momencie, bo byłem zmęczony. Dlaczego ja innych nie miałbym traktować tak, jakbyście wszyscy mieli rany w ustach? Dlaczego mielibyśmy myśleć, jaka czekoladka w bombonierce jest najlepsza? A czemu nie najgorsza, żeby inni lepsze zjedli? Ta zasada nas uwolni, poprawi jakość naszego życia w tej pielgrzymce, która często nie jest łatwa, ale wiemy gdzie zmierzamy i dobrze jest iść tą drogą. Ale lepiej będzie nam się szło, kiedy będziemy mieć ten klucz jezusowy klucz. Który zawsze ma odpowiednie zastosowanie, żebyśmy patrzyli przychylnym okiem, żeby miłosierdzie zwyciężało nad sądem w naszym życiu, żebyśmy patrzyli z miłością na tych, co się spóźnili, bo widocznie coś ich zatrzymało w domu, może trzeba im pomóc, może trzeba się zainteresować, z czego to wynika, żebyśmy mieli tą postawę, żeby innym usługiwać, żebyśmy pomyśleli, żeby zostawić, nie wiem, miejsce najlepsze, czemu nie pojechać tam na koniec parkingu, a pod same drzwi na przykład, a ja, żebym się nie denerwował, że znowu mam zastawione miejsca, bo co jest dla mnie za problem się przespacerować 50 metrów? Uczmy się tego od Jezusa, bo on taki był. Powstańmy do modlitwy. Może. Potrzebujesz coś wyznać Naszemu Panu, może potrzebujesz go prosić, żeby pomógł Ci, dodał Ci sił. Bo czasem miłosierdzie wydaje się być ponad nasze siły, czasem nie potrafimy o własnych siłach często nie potrafimy okazać miłosierdzia. Ale On może to zmienić w naszym życiu. A to jest wspaniała obietnica. Miłosierdzie góruje nad sądem. Jeżeli tego będziemy doświadczali w naszym życiu. To nie musimy bać się spotkania. Będziemy z radością oczekiwali tego dnia, kiedy staniemy przed Trybunałem Chrystusowym, bo wtedy się okaże, że nasze szaty, chociaż czerwone jak szkarłat, oto białe jak wełna, chociaż czerwieniły się jak purpura, oto są białe jak śnieg. Ale to będzie radość. Oddajmy chwałę Bogu i od... zwróćmy się do Niego w kilku modlitwach.